Some of you heard the name of Corrie ten Boom, another Dutch lady. Niektórzy może z was słyszeli takie nazwisko Corrie ten Boom, taka Holenderka. Or saw the film The Hiding Place or read the book. Albo czytaliście książkę, albo widzieliście film Bezpieczna kryjówka. I think you guys just published two books of Corrie ten Boom. Myślę, że wy wydaliście też jeszcze dwie inne książki, które napisała Corrie ten Boom. I've known her as Tante Corrie, Aunt Corrie. Ja znałem ją jako ciocię Corrie. She was good friends with my parents. Bardzo się przyjaźniła z moimi rodzicami. So after the war she came many times to our home. I po wojnie często odwiedzała nasz dom. She lost her sister in the concentration camp. Ona w obozie koncentracyjnym, jej siostra tam została zabita. She barely survived herself. Ledwo co sama, że przeżyła. Many members of her family she lost, they were killed because they were hiding Jews. I wielu członków jej rodziny zostało straconych właśnie dlatego, że ukrywali Żydów. So there were individual Christians who did what they could. Więc byli indywidualni chrześcijanie, którzy robili to, co mogli. But the Pope was silent. Ale papież był, siedział po cichutku. And Jews considered the Pope to be the leader of the whole of Christianity. A Żydzi myśleli, że papież no to jest ten przywódca chrześcijaństwa. Jews are deeply convinced when we say that Jesus is the Jewish Messiah, impossible. Żydzi mają co do tego bardzo taki trudny stosunek, im jest trudno w to uwierzyć, że my mówimy, że Jezus jest naszym żydowskim Mesjaszem. Nie, przepraszam, że Jezus jest ich żydowskim Mesjaszem. It's impossible. Oni mówią, to jest niemożliwe. He must be a kind of false god. To jest chyba jakiś fałszywy bożek. Lusting after Jewish blood. Który jest oczywiście pochodzenia jakiegoś żydowskiego. Because look what his followers did to us again and again and again and again and again. Bo oni mówią, bo popatrz, co jego naśladowcy nam robią stale na nowo i na nowo i na nowo. Crusades, krucjaty, Inquisition, inkwizycja. Martin Luther has said the most terrible things about the Jews. Marcin Luther powiedział jedne z najbardziej takich okrutnych słów pod adresem Żydów. Burn their synagogues, burn their books, chase them off your lands. Spalcie ich księgi, spalcie ich synagogi, wywalcie ich ze swojej ziemi. Never give them a decent job. Nigdy nie dawajcie im takiej uczciwej, dobrej pracy. Give them a good beating. Ale raczej dajcie im takiego trochę chłostania. The only thing he did not say was kill them. Jedynej rzeczy, której nie powiedział, to nie powiedział zabijajcie ich. But for the rest he said everything. Ale jeśli chodzi o resztę, to powiedział wszystko. So the Nazis could quote Luther and they did. Więc naziści mogli cytować Lutra i to robili. And I already told you about the pogroms and the involvement of the Church of the East. I mówiłem wam już o tych pogromach, czyli o tych rzeczach, które działy się w Kościele Wschodnim. Jews know our church history better than we do. I Żydzi znają historię naszych kościołów lepiej niż my ją znamy. And say Jesus is supposed to be our Jewish Messiah? No way. I oni mówią, co? Jezus, że powinien być naszym Mesjaszem? Nie ma mowy. Impossible. To jest niemożliwe. We should realize that. Musimy sobie to uświadamiać. Even today they rather deal with the Muslim world than with the Christian world. I dzisiaj oni raczej są zgodni kooperować ze światem muzułmańskim niż ze światem chrześcijańskim. So we need to repent here some. Więc w jakiś sposób w tej materii my musimy pokutować. And not just say so, i nie tylko mówić tak, but bring forth fruits worthy of repentance. Ale przynieść też owoce, które będą godne tego upamiętania. Being acts of love and solidarity with the Jewish people and with the state of Israel. I dokonywać dzieła takiej miłości i takiego solidaryzowania się właśnie z tym narodem. Now this replacement theology created a new idea about the kingdom. I ta teologia zastępcza stworzyła
stworzyła takie nowe wyobrażenie, czy takie nową ideę tego, czym jest królestwo. By claiming we are Israel, mówiąc o tym, że my jesteśmy Izraelem, we have nothing to do with the city of Jerusalem, the land of Jerusalem, the kingdom is heaven. My nie mamy nic wspólnego z Jerozolimą i tak dalej. Nasze królestwo jest w niebie. This is about the salvation of the soul. To jest mowa o tym zbawieniu duszy. This is about eternal life in heaven. To jest mowa o tym wiecznym życiu w niebie. Earth is not important. Ziemia nie jest ważna. The body is not important. Ciało nie jest ważne. We're all to go to heaven. My wszyscy pójdziemy do nieba. And the way is Jesus. Bo właśnie tam jest Jezus. When I had my, sometimes I had a big church in the Netherlands in Katwe. Ja miałem taki duży kościół w Niderlandach w miejscowości Katwe. About 2,500 people came to church every Sunday. Około 2,500 ludzi w niedzielę przychodziło na nabożeństwa. Among them 150 young people coming to the religion classes. I pomiędzy tych ludzi ponad 150 młodych ludzi przychodziło i co niedzielę miało tak zwaną szkołę niedzielną. And one evening I organized a meeting for the church. Jednego wieczoru zorganizowałem spotkanie kościoła. And the subject was this. I temat był następujący. Why resurrection of the body if my soul goes to heaven anyway? Czemu zmartwychwstanie ciała, jeśli moja dusza tak czy inaczej pójdzie do nieba? Who needs the body? Komu jest potrzebne ciało? This is about the soul and heaven. Przecież to wszystko jest związane z duszą i z niebem. This is not about matter and creation and stuff and earth. To nie chodzi o jakieś takie materialne rzeczy tutaj na ziemi. Look at it spiritually. Popatrzcie na to duchowo. So the church traded in the whole concept of the kingdom that the Bible gives for the small part of the soul going to heaven. I dlatego Kościół zamienił tą całą kwestię królestwa na to, że dusza po prostu idzie tylko do nieba. Which is deep down pagan thinking. Które tak naprawdę w głębi jest niczym innym jak myśleniem pogańskim. It's Greek philosophy. To jest grecka filozofia. The Greeks were teaching your soul is like a prisoner in the prison. Ta nauka grecka mówi w ten sposób, że twoja dusza jest zamknięta tutaj jako więzień w pewnym więzieniu. The prison is your body. To więzienie to jest twoje ciało. And your soul and your spirit are like captives in this prison. A twoja dusza i twój duch są zamknięte w tym ciele jak w więzieniu. So when you finally lose your body, kiedy w końcu już pozbędziesz się tego ciała, then your soul is set free, to wtedy dusza jest wolna to reach into the world of the gods. Aby dojść do tego miejsca, które jest zarezerwowane dla bogów. And you have it in all the religions. I to mamy w każdej religii. The Buddhists and the Hindus. W buddyzmie, w hinduizmie. Mysticism. W mistycyzmie. Trying to get the soul to reach the heavens and the gods. Próbowanie tego, żeby dusza doszła właśnie do nieba, czyli tej sfery zarezerwowanej dla bogów. Looking down upon earth, not important. Patrząc na ziemię, to jest nieważne. And the Hindu says maybe after many births I will finally enter into that world. I hinduiści na przykład mówią, po iluś tam narodzeniach się czy wcieleniach w końcu może mi się uda, że dojdę do nieba. And the Buddhist said I will train with yoga and other things to get my spirit lifted to experiences to be united with the invisible world. A na przykład buddysta mówi, ja poprzez moje trenowanie, jogę i tak dalej, może mi się uda uwolnić mojego ducha, który dojdzie gdzieś tam do obszaru bogów. It's the same old story. To jest ta sama stara historia. But God did not make a mistake when he created the heavens and the earth.
Ale Bóg nie zrobił, nie popełnił pomyłki, kiedy stworzył nieba i ziemię. Salvation and that he created man as a citizen of two worlds. I on stworzył człowieka jako obywatela jak gdyby dwóch światów. With a material body, mając to materialne ciało, and a soul and a spirit to have contact with the other realm. I mając duszę i ducha, którzy są w kontakcie z tym innym wymiarem. Salvation is not that your soul that's your soul gets out of your body and is set free from your body. Zbawienie to nie jest moment, kiedy twoja dusza czy duch zostają uwolnione z twojego ciała. No, true salvation is when your body itself is being set free from the power of sin and death that has come into the body. Ale zbawienie jest wtedy, kiedy i twoje ciało zostaje uwolnione od wpływu grzechu. Salvation is not that your soul finally has been set free from your body. Czyli zbawienie to nie jest tylko moment, kiedy twoja dusza jest uwolniona z twojego ciała, but that your body also is being set free from the power of sin and death and decay that has entered into your body. Ale twoje ciało też jest zbawione od tego, od władzy grzechu, śmierci i tego zniszczenia, które wcześniej weszło do twojego ciała. That's what the kingdom is all about. O tym właśnie jest królestwo. That creation itself will be set free. Że stworzenie zostanie uwolnione. Paul says in Romans 8 that the whole creation is longing and yearning to be set free. I w 8 rozdziale Rzymian Paweł mówi, że całe stworzenie wzdycha i tęskni do tego momentu, kiedy zostanie uwolnione. Because of the sin of man, death entered into this world. Dlatego, że z powodu człowieka śmierć weszła na ten świat. Not just in human beings. Nie tylko do ludzi. But the whole of creation was made under the curse of death. Ale całe stworzenie dostało się pod przekleństwo śmierci. So creation itself says, when will we be set free? Więc całe stworzenie mówi, kiedy my zostaniemy uwolnieni. That's what the resurrection is all about. I właśnie o tym mówi zmartwychwstanie. The principle of death is ruling the universe now. Dzisiaj nad światem panuje prawo śmierci. Evolutionists try to make us believe that we're climbing upwards and upwards and upwards. Ewolucjoniści próbują nas przekonać, że tak jakbyśmy się wzbijali coraz bardziej wyżej i wyżej i wyżej. Whereas the reality is the other way around. Ale rzeczywistość pokazuje na coś całkiem odwrotnego. We go down and down and down and down and down. Bo my schodzimy jakby coraz niżej i niżej i niżej. When you look at the fossils, there have been many more kinds of animals and plants than the small remnant that we have today. Kiedy popatrzymy na te wszystkie wykopaliska, na przykład różnych zwierząt i tak dalej, to my widzimy, jak one wyglądają. We see one big dying out of plants and animals, and it's going on every day. My widzimy, jak kolejne gatunki, nie tylko zwierząt, ale i roślin, codziennie wymierają. And they're not coming back. I już nie wrócą. We lost them. Myśmy je utracili. The power of death is ruling. Dlatego, że właśnie prawo śmierci panuje nad stworzeniem. And that's why Israel is such a sign of hope. I dlatego Izrael jest takim znakiem nadziei. Because God finally started to set in the opposite movement. Dlatego, że Bóg już rozpoczął ruch w przeciwnym kierunku. When you read about the cross of Jesus, kiedy czytacie o krzyżu Jezusa, and you read in Galatians, i na przykład czytacie to w Galacjach, God says that when he gave his life in this redemptive act,
to be the sacrifice for sin. Kiedy on dokonał tego odkupieńczego aktu, kiedy stał się odkupieniem za grzech, he did not just set free human beings. On nie tylko uwolnił istoty ludzkie. Paul says that God was redeeming everything with himself. To Paweł pisze, że Bóg odkupił w nim wszystko. Not just human beings. Nie tylko ludzi. The whole of creation. Ale całe stworzenie. Was set free. Zostało wtedy uwolnione. So the Greek has a new term there. It is ta ponta, everything, instead of hoi poloi, meaning the many. Dlatego w języku greckim jest tam powiedziane wszystko, a nie tak jakby wszystkich, czyli tylko ludzi. But the church says no, this is about the soul and heaven. Ale Kościół stwierdził, że to jest tylko dla duszy i dla nieba. Earth is not important, the body is not Ziemia nie important. Jest ważna, ciało nie jest ważne. So why resurrection? Więc po co zmartwychwstanie? Whereas you see in the resurrection of Jesus, widzicie w zmartwychwstaniu Jezusa, what a fantastic body this resurrection body will be. Jakie my dostaniemy wspaniałe zmartwychwstałe ciała. It's incredible. To jest niesamowite. Where is heaven? Gdzie jest niebo? I asked that question once to one of my young people in the religion class. Where is heaven? Ja to pytanie postawiłem u nas w zborze ludziom młodym w naszym kościele. Gdzie jest niebo? And then one said, I think at the end of the universe. A ktoś powiedział, o, myślę, że chyba tam na końcu kosmosu. And I said, yes, there too. Mówię, tak, tam też. But I says, why don't you stretch out your hand? A mówię, czemu nie wyciągniesz swojej ręki? Just like that. Właśnie w taki sposób. You can do the same if you like. Ty też możesz to zrobić. Stretch out your hand. Wyciąg twoją rękę. You stretched it right into heaven. Wyciągnąłeś ją do nieba. Heaven is around us. Dlatego, że niebo jest wokół nas. The only thing is we cannot see it. Jedyny problem jest taki, że my go nie potrafimy zobaczyć. Today scientists explain about dimension theory. Dzisiaj naukowcy tłumaczą coś na temat teorii wymiarów. We are living in a four-dimensional world. My żyjemy w takim czterowymiarowym świecie. We have length and breadth, długość, height. Szerokość, wysokość. So we have volume. Więc mamy pewnego rodzaju pojemność. Plus time. Plus oczywiście do tego czas. Being the fourth time. To jest ten czwarty wymiar. So they say what we call the universe is a space-time continuum. Więc to, co naukowcy mówią, że przestrzeń, ta, że kosmos to jest jak gdyby ta przestrzeń w takim stałym rozchodzeniu się. But there is no reason why there shouldn't be a fifth dimension or a sixth dimension or an eighth dimension or a 22nd dimension. Ale nie mamy do tej pory żadnych powodów, żeby odrzucić to, że może być piąty wymiar, że może być szósty wymiar, ósmy, piętnasty czy dwudziesty drugi. And all these dimensions can be mixed without even touching. I wszystkie te wymiary mogą być wymieszane między sobą bez konieczności dotykania się czy stykania się ze sobą. The other dimensions of what we call heaven, te inne wymiary, które my nazywamy niebem, exist and can exist at the same place where we are. Mogą istnieć i funkcjonować w tym samym miejscu, w którym my jesteśmy. If we could see it, jeśli byśmy je mogli zobaczyć, we would see it. To byśmy je widzieli. Remember that young friend of the prophet Isaiah. Pamiętajcie, że młody przyjaciel proroka Eliasza. It's in 1 Kings 6. Pierwsza Królewska 6. He's very afraid of all the enemies that are surrounding them. Jest bardzo obawia się tych wszystkich wrogów, którzy ich otaczają. Przepraszam, druga Królewska 6, verse 15, werset 15.
When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh my Lord, what shall we do? The servant asked. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc sługa jego do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? Don't be afraid, the prophet answered. Those who are with us are more than those who are with them. A prorok odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. And Elisha prayed, O Lord, open his eyes so that he may see. Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra była pełna koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. He saw the heavenly armies. On widział niebiańską armię. They had been there all the time. Oni byli tam przez cały czas. Around him. Dokoła niego. The only thing he couldn't see it. Jedyny problem był to, że on ich nie widział. Only when God opened your eyes. Tylko kiedy Bóg otworzy twoje oczy. The heavenly realms are around us. Te okręgi niebiańskie są wokół nas. Sometimes when we are at the beds of the dying. Czasami, jeśli ludzie są na łożu śmierci, sometimes the Lord opens their eyes. Czasami Bóg otwiera im oczy. Like Stephen, the first martyr. Na przykład jak Stefan, ten męczennik. They are in the process of killing him. Oni są w tym procesie zabijania go, kamienowania. And suddenly he says, I see the heavens open. A on mówi: o, widzę otwarte niebo. And I see Jesus at the right hand of the Father. I widzę Jezusa po prawicy Boga Ojca. And he says, Jesus, receive me. Mówi: Jezu, przyjmij mnie. And forgive what they are doing to me. Wybacz im to, co oni robią. He could see it. Nagle mógł to zobaczyć. I've heard many stories like this. Słyszałem wiele historii podobnych do tej, ale nie mamy na to dzisiaj czasu. But when Jesus rose from the dead, ale kiedy Jezus zmartwychwstał, what was the situation? Jaka była sytuacja? Jesus was buried in a Jewish way. Jezus został pochowany w żydowski sposób. They took the dead body and wrapped it into pieces of linen. Oni to martwe ciało owinęli takimi lnianymi prześcieradłami. And in the process they added herbs and spices and oils, myrrh, aloe. I to, co oni dodali pomiędzy te warstwy, które go owijali, to były różnego rodzaju zioła, mirra, aloes i inne jeszcze. You read in John 19 that Joseph of Arimathea and Nicodemus even took 75 pounds of the stuff. Czytamy, że Józef z Arymatei i ktoś tam jeszcze wzięli razem 75 funtów, czyli ponad 40 kilogramów czegoś. All to prevent the stench of a decaying body. Po to tylko, żeby zabezpieczyć ten, żeby nie wydobywał się ten zapach tego gnijącego ciała. And then they wrapped the head on this in a separate piece of cloth. A potem osobnym kawałkiem materiału owinęli jego głowę. And then they put the body on a stone bench, a sofa in the tomb, in the grave. A potem w tej grobie złożyli to ciało jak gdyby na takiej kamiennej sofie, na takim, powiedzmy, ala łóżku. With the head on the pillow part of the stone bench. Ta głowa, która wspierała się jak gdyby na tej kamiennej części, jak gdyby na takiej poduszce. And then they rolled the stone in front of the cave. A potem nad tym grobem zatoczyli olbrzymi kamień. In order that animals could not get in. Po to, najczęściej po to, żeby zwierzęta tam nie mogły się dostać. And that's it. I to jest tyle. Now early on that Sunday morning, Peter and John went to the grave. I wcześniej w niedzielę rano Piotr i inni poszli do grobu. And they saw the stone set aside. I zobaczyli, że kamień jest odwalony. And then they came
And finally John enters. I kiedy Jan w końcu wszedł do grobu, first Peter had come. Najpierw Piotr wszedł. Going in the grave, looking around, where's the body? Rozglądnął się, zapytał, gdzie jest ciało. And then John enters. A potem, kiedy Jan wszedł, John was even first at the grave. On był nawet pierwszy w tym grobie. He had already looked in. On już wcześniej się rozglądnął. And he had started to think already. I zaczął już wcześniej myśleć. Well, Peter is Peter. Piotr jest Piotr. Dashes in and dashes out. On po prostu tak się śpieszy tu, śpieszy tam. But John starts thinking. Ale Piotr, Jan zaczyna myśleć. He enters. On wchodzi. And then it says, and he saw and believed. Jest powiedziane, i zobaczył i uwierzył. Now, what did he see that made him believe? Co on zobaczył, co skłoniło go, że uwierzył? What was there to see? Co on takiego zobaczył? Only the grave linen. Tylko te pogrzebowe prześcieradła, powiedzmy. But how did he see it? Ale jakie on je zobaczył? If he had found it neatly folded up, kiedy on by je zobaczył tak ładnie, wiecie, ułożone w kosteczkę, he would not have believed. To wtedy by nie uwierzył. He would have thought, what happened here? Where's the body? On by sobie pomyślał, no co tu się stało? Gdzie jest ciało? And also when he found it as a bundle somewhere in the corner, he also would have thought, what happened here? Where's the body? Albo gdyby zobaczył je jakoś tak, wiecie, zmięte i wrzucone do rogu tej, tego grobu, czy tej, tej jak gdyby takiej groty, no gdzie jest ciało? But he saw and believed. Ale on zobaczył i uwierzył. He saw the linen. Zobaczył te lniane płótna. I don't think the translators even have understood the situation when they translated the Greek. I myślę, że nawet tłumacze, którzy tłumaczyli to z greckiego, do końca nie rozumieli tej sytuacji. These oils and herbs and spices, the myrrh and the aloe dry up. Te wszystkie zioła, olejki, aloes, mirra, one kiedy są na otwartym powietrzu, one wysychają. They form a kind of glue. One tworzą jakby pewnego rodzaju masę czy klej. So the linen is glued together because of all the stuff that went into it. Więc te wszystkie płótna nasączone tymi olejkami i ziołami, one wystygły i jak gdyby zaschnęły. It's impossible to unwrap it and put it back together again. Nie można ich odwinąć tak, żeby ich nie zniszczyć. So what did he see? Więc co zobaczył Jan? He saw the linen. Zobaczył te płótna lniane, still in the shape of the body, wciąż mające kształt ciała, maybe a little bit sunk in because there was no body. Może troszeczkę one tak, wiecie, opadły, no bo nie było w środku ciała. And he saw the head covering on the separate place on the pillow part. I on zobaczył te płótna, które głowa osobno była zawinięta, but no body. Ale zobaczył, że nie ma tam ciała. You can only come to one conclusion. Możesz tylko dojść do jednego wniosku. He must have risen through the linen. On musiał zmartwychwstać poprzez te płótna. And then you suddenly realize. I nagle sobie uświadamiasz. The stone was not rolled away to let Jesus out. Ten kamień został nie odwinięty po to, żeby Jezus wyszedł na zewnątrz, but to let us in. Ale po to, żebyśmy my mogli wejść do środka. Because if linen doesn't keep you, bo jeśli te lniane prześcieradła go nie zatrzymały, then a stone doesn't keep you, to i ten kamień go nie zatrzyma. And later, with the doors closed, he stands in their midst. I później, kiedy pamiętacie, byli razem, a drzwi były zamknięte, on stanął pomiędzy nimi. And then they say he's a phantom, a spirit, a ghost. Oni myśleli, że to jakiś taki, jakaś zjawa, jakiś duch albo jakieś coś tam. No, he says I'm not. On mówi, nie, nie, ja nie jestem. I'm totally real. Jestem całkowicie prawdziwy. Here, touch me. Proszę, dotknijcie mnie.
A ghost doesn't have flesh and bones like I have. Przecież duch czy zjawa nie ma kości i mięśni tak jak ja mam. Thomas, come. Tomaszu, podejdź. Put your hand in my side. Włóż rękę w mój bok. Touch me. Dotknij mnie. Feel me. Poczuj mnie. I'm totally real. Jestem całkowicie rzeczywisty, realny. And when they still cannot believe it. I kiedy oni wciąż nie mogli w to uwierzyć, he says, "Do you have anything to eat?" Pyta się ich, słuchajcie, czy macie coś do jedzenia? And they give him a piece of fish. I dali mu kawałek ryby. And he eats it in front of their eyes. I on zjadł tą rybę na ich oczach. And yet when he has spoken to them, he crosses over again. I potem, kiedy z nimi rozmawiał, to znowu odszedł od nich i przeszedł. Disappear into the other dimensions. Jak gdyby zniknął do innego wymiaru. When he says I want to meet with my friends up in the north in the Sea of Galilee. Kiedy powiedział, że chce się z nimi spotkać na północy przy jeziorze galilejskim, to nie musiał ich obok iść w tym swoim zmartwychwstałym ciele obok nich. He appears and disappears as it pleases him. Ale on znikał i pojawiał się tak jak jemu to się podobało. That's a fantastic body. To jest fantastyczne ciało. Crossing over between the dimensions. Po prostu pojawiające się czy przekraczające różne wymiary. Incredible. Niesamowite. This is really great. To jest naprawdę fajne. And he did so for 40 days. I on robił tak przez 40 dni. If you want to know more about the situation of the kingdom when it comes, kiedy jeśli chcecie wiedzieć więcej coś na temat królestwa tego kiedy ono przyjdzie, you should understand dimension theory. To musicie rozumieć tą kwestię wymiarów. Acts 1. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział. Verse 3. Werset trzeci. After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym. For 40 days between the resurrection and the ascension, he went back and forth. Przez 40 dni pomiędzy zmartwychwstaniem a jego w niebo wstąpieniem, on tak jakby przemieszczał się tam i z powrotem. He appeared and disappeared. Pojawiał się i znikał. And he talked with them. I rozmawiał z nimi. About what? O czym? Spoke about the kingdom of God. I rozmawiał z nimi o Królestwie Bożym. About the kingdom. O Królestwie. And finally they have only one question left. I w końcu im zostało już tylko jedno pytanie. Verse 6, so when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? A gdy w końcu oni się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Because this is brilliant. To jest cudowne. Now the kingdom can come for Israel. Znowu może teraz, od teraz panować Królestwo dla Izraela. You live forever. Będziemy żyć na zawsze. You can cross over. Możesz przemieszczać się tam i z powrotem. You can be the King of Kings and the Lord of Lords. Możesz być królem królów i panem panów. So now, finally, will there come that beautiful kingdom and peace will flow forth from Jerusalem to the whole world. I nagle w końcu zapanuje to cudowne królestwo i będzie pokój w Jerozolimie. Will it be now? Czy to już będzie teraz, Panie? And Jesus says, a Jezus odpowiedział im, not yet. Jeszcze nie. I'll first ask the Father to send the Holy Spirit. Najpierw poproszę Tatę, żeby posłał Ducha Świętego. Because I want to gather a people for my name from the Gentile world. Dlatego, że chcę zgromadzić też dla mojego imienia
ludzi z tego świata pogańskiego. So I put you guys, Israel, on hold for some time. Więc was, przyjaciele Żydów, muszę jak gdyby tak na chwileczkę, żebyście to dali na wstrzymanie. First the gospel, not just the gospel, but the gospel of the kingdom will be preached in the whole world. Najpierw ta Ewangelia i to Ewangelia Królestwa będzie zwiastowana na świecie. As a testimony to all nations. Jako świadectwo dla wszystkich narodów. That all nations will know that one day the kingdom will come. Żeby wszystkie narody poznały, że jednego dnia Królestwo nadejdzie. And I'll gather a people for my name from the Gentile world as well. I ja zgromadzę jako mój lud też wszystkich przedstawicieli z różnych narodów. I will even include some first fruits of Israel as well. Ale też na początku zawrę w tych, których zgromadzę, takich pierworodnych, czy takie pierwociny z Izraela. But I will not give the full revelation about myself, Jesus, to the whole house of Israel. Not yet. Ale nie dam pełnego objawienia całemu domowi izraelskiemu odnośnie tego, kim ja jestem. They will be blind and deaf. Oni będą ślepi i głusi. They're not without God. Oni nie będą bez Boga. But they have a blind spot for who Jesus is. Ale będą mieli takie miejsce, w którym będą ślepi odnośnie tego, kim jest Jezus. That's why Paul says it's a hardening in part. Dlatego Jezus mówi, że przyszło takie zatwardzenie w części. Not without God. Nie bez Boga. But with a blind spot for who Jesus. Ale z takim martwym punktem, czy takim niewidocznym punktem odnośnie tego, kim jest Jezus. And when the whole world has heard the gospel of the kingdom. I kiedy cały świat usłyszy Ewangelię Królestwa, then the end will come. To wtedy nadejdzie koniec. And then the kingdom for Israel will come. I wtedy wróci i królestwo dla Izraela. And he's bringing them home now. I on teraz wraca ich do domu. Preparing for the kingdom to come. Przygotowując, aby królestwo nadeszło. God is in a big restoration process today. Bóg dzisiaj jest zaangażowany w taki proces odnowy. He's restoring the people to the land. On odnawia ludzi, przywracając ich ziemi. He's restoring the land. On przygotowuje samą ziemię. He's restoring the city of Jerusalem. On przygotowuje miasto Jerozolimę. Jesus says that's the city of the great king. Mówi, to jest miasto wielkiego króla. He's in the restoration process. Bóg jest w tym procesie odnowy. And one day he will give the revelation to them. Jednego dnia Bóg da im objawienie. Jesus says, I'll ask the Father to send the Holy Spirit. Jezus powiedział, ja poproszę Ojca, a On pośle Ducha Świętego. And it happened on the feast of Pentecost. I to się wydarzyło w czasie święta Pięćdziesiątnicy. Which is the Jewish feast of Shavuot. Który jest żydowskim świętem Shavuot. And then the Holy Spirit was poured out. I wtedy Duch Święty został wylany. Upon Jews. Na Żydów. Only Jews. Tylko na Żydów. And proselytes, converts to Judaism. I na tych, którzy byli prozelitami, czyli nawróconymi na judaizm. Gentiles who had converted to Judaism. Czyli tych pogan, którzy się nawrócili na judaizm. You still can. If you want to be Jewish, you can become Jewish. Jeśli nie jesteś jeszcze Żydem, możesz zostać Żydem. You go to the rabbi and you say, sir, I want to become a Jew. Możesz dzisiaj pójść do jakiegoś rabina i powiedzieć, rabbi, chcę zostać Żydem. And then he probably will say, I don't think so. A on ci odpowie, nie wydaje mi się. And then you say, why not? A ty powiesz, no ale czemu nie? Well, he says, it is not fun to be a Jew in this world. Mówi, to nie jest nic fajnego być Żydem na świecie dzisiaj. So you better think twice. Więc lepiej sobie to podwójnie przemyśl. But when you come back a second time or a third time. Ale kiedy przyjdziesz za drugim albo za trzecim razem, then he says, okay. To wtedy on powie, okay, dobra. I'll teach you Judaism. Nauczę cię judaizmu. At the end you have to pass an exam. Na końcu będziesz musiał zdać egzamin.
When you are a male, you have to be circumcised. Jeśli jesteś facetem, to będziesz musiał być obrzezany. When you're a woman, you have to go into the ritual bath. Kiedy ty, jeśli jesteś kobietą, to musisz się poddać takiemu obrządkowi obmycia. And then you're a Jew. I wtedy będziesz Żydem. You were not born Jewish. Nie jesteś urodzonym Żydem. But you have converted to Judaism. Ale nawróciłeś się, czy przeszedłeś na judaizm. So from then on, you are Jewish. I od tego czasu będziesz Żydem. The Holy Spirit in Acts 2 was poured out upon Jews and Gentiles who had become Jewish, proselytes. W dzień Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na Żydów, ale też i na tych wszystkich, którzy byli prozelitami, czyli tymi, którzy nawrócili się z pogan do Żydów. It was an inner Jewish affair. To był taki wewnętrzny, takie wewnętrzne wydarzenie z, dla Żydów. Yes, it was poured out upon all flesh. Tak, to zostało, niejako to się to miało miejsce, to wylanie miało miejsce na całe ciało. Men, women, young and old. Na mężczyzn, kobiety, młodych i starych. But only 120. Ale tylko na tych 120. Whereas at the feast, at that time in Jerusalem, there could easily have been over a million of Jews. Ale w tym czasie na święcie w Jerozolimie mogło być nawet około miliona Żydów. Who came from all parts of the Roman world to Jerusalem to celebrate the feast around the temple. Którzy mogli z całego Imperium Rzymskiego właśnie na ten moment przyjść, aby obchodzić to żydowskie święto. Oni wtedy byli w Jerozolimie. So the Holy Spirit is not poured upon all the Jews in the sense of over a million. Więc Duch Święty nie stąpił na wszystkich Żydów w tym zrozumieniu tych milion, którzy byli w Jerozolimie. Only 120. Ale tylko na tych 120. And when Peter says this is what the prophet Joel is talking about. I kiedy Piotr w końcu powiedział, no to jest to, co stało się, o czym prorokował Joel. And he says, and he quotes from Joel 2. I on cytował drugi rozdział księgi Joela. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. But then he continues and says, I will show wonders in the heaven above, signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness, the moon to blood, before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszystkich ludzi i prorokować będą synowie wasi, córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet i na sługi moje, i na służebnice moje wyleje w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. So yes, on all flesh. Tak. Na całe, na wszelkie ciało, but only 120. Ale tylko tych 120. Not over a million. Nie na ten cały milion. And other things didn't happen either. I te inne rzeczy też się nie wydarzyły wtedy. There was not the sun being turned to darkness, nor the moon being turned to blood, ani, nor the stars falling from the skies, nor the signs in the heaven. It didn't happen. Ani słońce nie przemieniło się w ciemność, a księżyc nie zamienił się w krew i nawet ta całe niebo i to wszystko, o czym tam była mowa, nie doświadczyły tego, co tu jest napisane. Jeszcze. So the final fulfillment of the prophecy of Joel will be in the future. Tak więc to ostateczne wypełnienie proroctwa Joela będzie dopiero w przyszłości. In the midst of all these end-time events, pomiędzy tymi wszystkimi wydarzeniami
końca. The stars falling from the sky, the sun darkened, the moon is blood. In the midst of all the turmoil that will come to planet Earth. Kiedy te wszystkie znaki się dopełnią, to znaczy kiedy gwiazdy będą spadać, kiedy słońce zamieni się w ciemność, kiedy księżyc przemieni się w krew, wtedy będzie wypełnienie tego proroctwa. Then the final fulfillment of the prophecy of Joel will take place. Wtedy ostateczne wypełnienie tego proroctwa będzie miało miejsce. In those days, yes, all Israel shall be saved. I w tamtym czasie, w tamtym dniu, tak, cały Izrael zostanie zbawiony. The whole world is in turmoil. Kiedy cały świat jest takim, powiedzmy, jest takie zamieszanie. Suddenly the Lord will move with the Holy Spirit into Israel. Nagle Bóg razem z Duchem Świętym poruszą się pomiędzy Izraelem. And take away the blindness and the deafness. I weźmie tą całą ich ślepotę i tą ich głucho, tą ich to, że są głusi. And Paul says, then all Israel shall be saved. I wtedy Pan powiedział, cały Izrael zostanie zbawiony. Not just the first fruits. Nie tylko jakieś pierwociny. Paul was the first fruit. Paweł to była pierwocina. And the messianics are first fruit. Ci mesjańscy Żydzi dzisiaj to jest wciąż pierwociny. But you can only be a first fruit when you are part of a harvest. Ale możesz być częścią, możesz być tą pierwociną tylko wtedy, kiedy jesteś czymś początkowym z tego całego żniwa. Paul says, I am born too early. Paweł jakby mówił, urodziłem się troszkę za wcześnie. Not too late. Nie za późno. I was born too early. Ale za wcześnie. Before the rest of my people. Zanim po prostu to spotka cały resztę mojego ludu. I was a first fruit. Ja byłem pierwociną. But, and the rest will follow later. A ta reszta dojdzie do mnie później. Not without God. Nie bez Boga. But with a blind spot for Jesus. Ale z tym takim zaślepieniem w miejscu, w którym można zobaczyć Jezusa. But that will change. Ale to się zmieni. And then the kingdom will come. I wtedy przyjdzie królestwo. What kingdom? Jakie królestwo? The beautiful kingdom. To piękne królestwo. The kingdom of peace and justice. Królestwo pokoju i sprawiedliwości. Again, many prophecies in the Bible. Znowu wiele proroctw w Biblii. But let's just take one. Ale weźmy tylko jedno. In Isaiah 2. Izajaszu, drugi rozdział. In the last days, the mountain of the Lord's temple will be established. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno. As chief among the mountains. Jak najwyższa ze wszystkich gór. What is the mountain of the Lord's temple? Na jakiej górze stoi świątynia Pana? It's Mount Zion. To jest góra Syjon. It's in the heart of Jerusalem. To jest w centrum Jerozolimy. It's also called Mount Moriah. Nazywa się także ta góra górą Moria. Because it's the place where Abraham was willing to sacrifice Isaac. Bo to jest to samo miejsce, gdzie Abraham był gotowy złożyć w ofierze Izaka. It's the mountain on which the temple of the Lord was built. To jest góra, na której świątynia Pana została zbudowana. First the temple of Solomon. Najpierw świątynia Salomona. Then the second temple. Potem druga świątynia. That was still there when Jesus, as a small boy, went into the temple. To jest ta sama świątynia, do której Jezus jako mały chłopczyk wszedł. That temple was destroyed in the year 70 when the Romans came to destroy Jerusalem and the temple. Ta świątynia została zburzona przez Rzymian, kiedy oni weszli do Jerozolimy w roku 70. And by the way, it happened on the same day that centuries before that, King Nebuchadnezzar of the Babylonians had destroyed the temple. On exact the same day, the 9th of the month of Av in the Jewish. I w kalendarzu żydowskim, i to w naszym jest tak samo, ale w tym samym dniu, gdzie król Nebuchadnezzar zniszczył pierwszą świątynię, w tym samym dniu, 9 miesiąca Av, kiedy
Rzymianie otoczyli świątynię i zniszczyli ją dokładnie w tym samym dniu. What is standing on that mountain today? I to, co stoi na tej górze dzisiaj? Two mosques. Dwa meczety. On one mosque it is written, Allah has no son. Na jednym z tych meczetów jest napisane, Allah nie ma syna. Directly aimed at us Christians. Który jest dokładnie skierowany do nas, chrześcijan. Because the Bible says that God gave his only begotten son in order that whoever would believe in him would not perish, would not go to hell, but would have life everlasting. I to jest skierowane przeciwko nam, bo Biblia mówi dokładnie, że Bóg dał swego jednorodzonego syna, żeby ktokolwiek w niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. It's John 3:16. To jest Jan 3:16. Allah has no son. Ale oni napisali na swojej meczecie, Allah nie ma syna. Can that be the same God? Czy to może być ten sam Bóg? One God who says, I gave my son. Jeden Bóg, który mówi, ja dałem swojego syna. And the other God says, I have no son. A drugi mówi, ja nie mam swojego syna. Of course not, that's another God. To jest jakiś inny Bóg. The other mosque is called the Al-Aqsa Mosque. I ten drugi meczet nazywany meczetem Al-Aqsa. And every Friday hatred is preached against the Jews and Israel. Każdego piątku jest tam zwiastowana nienawiść do Żydów i do Izraela. And God says, he's my firstborn son. A Bóg mówi, on jest moim pierworodnym synem. Allah hates Jews and Christians. Allah nienawidzi Żydów i chrześcijan. He's another God. To jest inny Bóg. He's not the God of Abraham, Isaac and Jacob. To nie jest Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. He's not the Father of our Lord Jesus Christ. To nie jest Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. He's another God. To jest całkiem inny Bóg. That is now standing on that mountain in the heart of Jerusalem. To jest właśnie to, co stoi na tej górze w sercu Jerozolimy. But one day this will be the situation. Ale jednego dnia to będzie taka sytuacja. In the last days the mountain of the Lord's temple will be established as chief among the mountains. It will be raised above the hills and all nations will stream to it. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki i tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. Then Jerusalem will be the center of the world. Wtedy Jerozolima będzie centrum świata. Not Washington. Ani nie Waszyngton. Or Moscow. Albo Moskwa. Or London. Albo Londyn. Or Rome. Albo Rzym. Or whatever city. Albo jakiekolwiek inne miasto. Jerusalem will be the center of the world. Wtedy Jerozolima będzie centrum świata. And the nations, the Gentile nations, will send their ambassadors to that city. I wtedy narody będą wysyłać swoich ambasadorów do tego miasta. Many people will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. I wtedy wiele ludów powie, chodźmy, wędrujmy na tą górę Pana, do świątyni Boga Jakuba. The God of Jacob? Boga Jakuba. What is Jacob? Kto to jest Jakub? It's Israel. To jest przecież późniejszy Izrael. The 12 tribes of Israel. To, i potem 12 plemion Izraela. So they will send their ambassadors to Jerusalem, więc to oni, the house of the God of Israel. Więc oni wyślą swoich przedstawicieli, ambasadorów do Jerozolimy, do domu świątyni Boga Izraela. He will teach us his ways so that we may walk in his path. On będzie uczył ich swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami. He will tell us what to do. On nam powie, co robić. The law, Torah, will go out from Zion. To prawo, czyli Tora, będzie wychodziła z Syjonu. Torah is much more than just law. Tora to jest coś o wiele więcej niż tylko prawo, niż zakon. It's the wisdom of God. To jest mądrość od Boga. Teaching the nations. W tym uczeniu narodów. How to walk. Jak chodzić. Torah will go out from Zion, the word of the Lord from Jerusalem. Gdyż z Syjonu wyjdzie prawo Tora,
A słowo Pana wyjdzie z Jeruzalemu. He will judge between the nations. On będzie rozsądzać narody. Who is this he? Kto to jest ten on? It's the King of Kings and the Lord of Lords. To jest Pan Panów i Król Królów. Ruling over the nations. Panujący nad narodami. He will settle disputes for many peoples. I on niejako zakończy rozmowy czy dyskusje pomiędzy wielu ludźmi. The Messiah of Israel, the King of Kings and the Lord of Lords will say, this is how we solve your problems. I wtedy on, zwracając się do różnych ludzi, mu powie, w taki, a nie inny sposób rozwiążemy te problemy. Today, when nations have problems with one another, they start a war. Dzisiaj, kiedy narody ze sobą mają problemy, to co robią? Rozpoczynają wojnę między sobą. And whoever wins the war, apparently was right. I ten, kto zwycięża wojnę, no jakoś tak się okazuje, że on miał rację. But the King of Kings will say, this is how we will solve your problem. Ale Król Królów powie, nie, w taki sposób rozwiążemy te problemy. And you better listen. I lepiej, żebyśmy go słuchali. Because I will rule you with an iron rod. Bo ja będę sprawował tą władzę za pomocą takiej laski żelaznej. And dash you to pieces like pottery, if need be. I będę w stanie rozbić wszystko tak, jak się rozbija naczynie gliniane, jeśli będzie do temu taka potrzeba. I will rule in all the power of the Creator God. Ja będę sprawował władzę z całą władzą i mocą, jaką ma Bóg. So they will listen. Więc oni będą słuchać. And then there is no reason to wage war anymore. I wtedy już nie będzie powodu, żeby prowadzić wojnę jedni przeciwko drugim. So what to do with your weapons? Więc co wtedy zrobicie ze swoją bronią? Well, melt them down. Po prostu roztopią ją. And change them into agricultural tools. I po prostu przemienią ją w narzędzia rolnicze. And that's exactly what they are going to do. I właśnie coś takiego oni tutaj zrobią. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. I przekują swoje miecze na remiesze od pługów, a swoje włócznie na sierpy. Nation will not take up sword against nation. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi. And the military academies can be closed. I wszystkie akademie wojskowe zostaną zamknięte. Because they will not train for war anymore. Bo już nie będą musieli uczyć się sztuki wojennej. That's the kingdom that's coming. To jest to królestwo, które nadchodzi. There's peace and justice all over the world. Czyli pokój i sprawiedliwość na całym świecie. There's the King of Kings and the Lord of Lords ruling from Jerusalem. Gdzie Król Królów i Pan Panów panuje, sprawuje władzę, zasiadając w Jerozolimie. Will he live there? Czy on tam będzie mieszkał? Or will he simply go back and forth like he did? Between the dimensions of there and here. A czy on tam będzie mieszkał, czy po prostu będzie się przemieszczał w tych różnych wymiarach, tak jak to zrobił przez te 40 dni, kiedy robił to z uczniami? And who will he use to rule with him? A kogo on będzie używał do tego, żeby razem z nim panowali? No doubt, Israel. Nie ma wątpliwości, Izraela. It's the kingdom for Israel. Dlatego, że to jest królestwo dla Izraela. Again they will serve the world. I znowu oni będą służyć światu. And be an incredible blessing for all the nations. I będą niesamowitym błogosławieństwem dla narodów. That's why they're coming home. Właśnie dlatego oni wracają do domu. The devil knows the Bible better than many priests or Christians or pastors. Diabeł o wiele lepiej zna Biblię niż wielu pastorów czy księży. He knows what is coming. On wie, co się zbliża. He knows about the role of the Jews. On wie, jaką rolę odegrają Żydzi. And he hates it. I on tego nienawidzi. And he will try every trick in the book to prevent this to happen. I on będzie próbował wszelkich sztuczek użyć do tego, żeby nie dopuścić, żeby to się wydarzyło. Because he understands when Jesus is coming in glory, I'm finished. Bo on rozumie, że jeśli Jezus powróci w chwale swojej,
to ze mną już koniec. And I don't like it. A mi się to nie podoba. Some say, well, this whole concept of a kingdom on earth is something Jewish, has nothing to do with the spiritual way that we look upon us going to heaven, etc. So. Niektórzy mówią, że ta cała koncepcja tego królestwa dla Izraela, że to jest takie, nic się to ma do tego, że my po prostu będziemy w królestwie, w niebie i tak dalej. You should look at all these things spiritually. Że na te wszystkie rzeczy musimy się po prostu duchowo patrzeć. And by the way, they say it's not even in the New Testament, it's only in the Old Testament. I mówią, w dodatku, to nie jest tylko tak w Starym Testamencie, ale to jest, znaczy to jest nie w Nowym Testamencie, tylko to jest w Starym Testamencie. The church for centuries said, look at the book. Przez wieki Kościół mówił, popatrzcie na tą księgę. It's very simple. To jest bardzo proste. Two parts, Old Testament and New Testament. Dwa jak gdyby przymierza, Stary Testament i Nowy Testament. Old Testament with the Jews. Stary Testament dla Żydów. New Testament with the church. Nowy Testament dla Kościoła. We don't need the Old Testament anymore. My już nie potrzebujemy Starego Testamentu. The New Testament has replaced the Old Testament. Ten Nowy Testament zastąpił Stary Testament. And they start even to spread only New Testaments. I zaczęli rozprzestrzeniać tylko Nowy Testament, zaczęli rozprowadzać tylko Nowy Testament. Well, Jesus didn't have a New Testament. Jezus nie miał Nowego Testamentu. And the apostles didn't have a New Testament. Ani apostołowie nie mieli Nowego Testamentu. They only had one Bible. Mieli tylko jedną Biblię. The 39 books of what we call the Old Testament. Czyli te 39 ksiąg tego, co my nazywamy Starym Testamentem. How can we say only New Testament? Jak możemy powiedzieć tylko Nowy Testament? Okay, the kingdom is it not in the New Testament? Czy tego królestwa nie ma w Nowym Testamencie? Turn to Luke 1. Popatrzmy do Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział. We as pastors preach about it every year. My jako pastorzy co roku z tego fragmentu zwiastujemy. How the angel Gabriel came to the house of Mary. W jaki sposób Gabriel przyszedł do domu Marii, announcing that she would have a baby. Ogłaszając jej, że będzie miała dziecko. God would be his father, she would be his mother. Że Bóg będzie tatusiem tego dziecka, a ona będzie mamusią. It would be a holy child. Że to będzie święte dziecko. Would be the Lamb of God. Że to będzie ten baranek Boży. And it has all literally been fulfilled. I to wszystko literalnie zostało spełnione. Luke 1, verse 31. 31 werset. The angel Gabriel says, you will be with child and give birth to a son and you are to give him the name Jesus. A oto poczniesz i w łonie twoim urodzisz syna i nadasz mu na imię Jezus. He will be great and will be called the Son of the Most High. Ten będzie wielki i będzie nazwany synem Najwyższego. It has literally been fulfilled. I to zostało dosłownie spełnione. The holy child was born. To święte dziecko się urodziło. God was his father. Bóg był jego ojcem. His name was Jesus. Miał na imię Jezus. And he came to save the whole of creation from the burden of sin. I on został tym barankiem, który został złożony za grzech całego świata. To be the Lamb of God to be slain for the sins of the world. Który był właśnie barankiem Bożym, aby był żeby w nim były zgładzone grzechy całego świata. But Gabriel had two promises. Ale Gabriel dał jej dwie obietnice. This is promise number one. To jest obietnica numer jeden. But he has another promise. Ale ma jeszcze inną obietnicę. And you don't hear much about that during Christmas time. I tego już w czasie świąt zbyt wiele nie słyszymy. The second promise is this. Druga obietnica jest taka. The Lord God will give him the throne of his father David. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Where stood the throne of father David? Gdzie jest tron ojca Dawida? In Jerusalem. W Jerozolimie. There King David ruled
the house of Jacob. Właśnie tam Dawid panował nad swoim domem. And now Gabriel says the Lord God will give him the throne of his father David and he will reign over the house of Jacob forever. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki. This has never yet been fulfilled. To jeszcze nigdy nie zostało wypełnione. He has never been king over the house of Israel. On nigdy nie był jeszcze królem nad Izraelem. Gabriel is even very specific. Gabriel jest bardzo szczegółowy tutaj. He says Jacob. Mówi Jakuba. He doesn't say Israel. Nie mówi Izraela. Why not? Czemu? Well, King David ruled over the whole house of Israel, over the 12 tribes. Król Dawid panował nad wszystkimi 12 plemionami Izraela. And also King Solomon. I także król Salomon. But then the kingdom went in two, split in two. Ale potem te dwa królestwa się podzieliły. And the 10 tribes were collectively called Israel. I tych 10 plemion wspólnie były nazwane Izraelem. And the two tribes were collectively called Judah. A te dwa pozostałe plemiona były nazwane Judą. If the angel Gabriel would have said he will rule over the whole house of Israel. Kiedy on by powiedział, że ten następca będzie panował nad królestwem Izraela, there could be a misunderstanding. Mogłoby być nieporozumienie. Oh. Only over Israel? Tylko nad Izraelem? Only over the 10 tribes? Tylko nad 10 plemionami? What happened to the 2 tribes? A co z tymi 2 plemionami? But when the angel Gabriel says he will rule over the whole house of Jacob. Ale kiedy ten anioł powiedział, że on będzie panował nad wszystkimi nad domem Jakuba, then it must be the 12 tribes. To oznacza, że będzie 12 plemion pod panowanie. And of his kingdom there shall be no end. I że jego królestwu nie będzie końca. Because he will rule forever. Bo on będzie rządził, królował na wieki. That's why the disciples ask him when he's going back and forth to speak about the kingdom, will that kingdom for Israel come now? I dlatego uczniowie zapytują go, kiedy on się tak im stale na nowo pojawia i od nich odchodzi, oni mu stawiają to pytanie, czy to królestwo odbudujesz nam teraz? The angel had said, he will be king forever. Anioł odpowiada, on będzie królem na wieki. Over the whole house of Israel. Nad całym domem Izraelu. Jakub, meaning the 12 tribes, the whole house. Nad całym domem Jakuba. And you live forever because you have risen from the dead. I wy będziecie żyli na wieki, bo zostaliście wzbudzeni z martwych. So now the second promise of the angel Gabriel can be fulfilled. Więc teraz druga obietnica tego anioła może zostać spełniona. They had shouted, everybody knew he was from the tribe of Judah, of the line of King David. I kiedy Jezus się narodził, wszyscy wiedzieli, że on był z tego plemienia Judy, z plemienia Dawida. Both from his mother and from his adoptive father Joseph. Razem z tego plemienia, znaczy z tej właściwej matki i z tego adoptowanego ojca Józefa. They were both from the line of King David. Ale razem byli z linii króla Dawida. And the whole and everybody knew it. I każdy to wiedział. When he's coming to Jerusalem. I kiedy on przychodzi do Jerozolimy. There is this blind man, Bartimaeus. To jest ten młody, to jest ten ślepy człowiek Bartymeusz. And when he hears that Jesus is coming, he shouts. I kiedy on słyszy, że to Jezus nadchodzi, on krzyczy. Have mercy upon me, son of David. To on wtedy krzyczy, miej nade mną miłosierdzie, synu Dawida. He knew he was from the house of David. On wiedział, że on jest z domu Dawida. Everybody knew. Każdy wiedział. Is now the kingdom coming? Czy teraz to królestwo przyjdzie? Jesus says not yet. Jezus mówi nie teraz.
But there is this promise. Ale tu jest ta obietnica. And as literally as the first promise has been fulfilled. I tak jak literalnie pierwsza obietnica została wypełniona, the second promise will be fulfilled. Druga obietnica też będzie wypełniona. When he comes in glory, kiedy on przyjdzie w chwale, he will sit on the throne of his father David. On usiądzie na tronie swojego ojca Dawida. In Jerusalem, w Jerozolimie, he will rule among the whole house of Jacob. On będzie panował nad całym domem Jakuba. That's why today all the 12 tribes are coming home. Dlatego dzisiaj wszystkie 12 plemion powraca do domu. And he will be the king. I on będzie ich królem. Just like the angel Gabriel promised. Tak jak Archanioł Gabriel obiecał. Turn to Ezekiel 37. Przejdźcie ze mną do Ezechiela 37. This is wonderful. To jest naprawdę wspaniałe. You know your Bibles. It starts with the valley of the dry bones. Pamiętacie, że ten rozdział doskonale to znacie, rozpoczyna się od tego podrozdziału Dolina Wyschłych Kości. Speaking about the return from the Jews from the nations. Mówiący o tym, że to właśnie Żydzi ze wszystkich narodów wracają z powrotem do domu. Then the Lord says, take two pieces of wood. A potem Bóg mówi, weź dwa kawałki drzewa. One representing the 10 tribes and the other one the 2 tribes. Jeden reprezentujący 10 plemion, drugi reprezentujący 2 plemiona. And join them together. I połącz je razem. And then they will become one wood in your hands. I one w tym momencie staną się jednym kawałkiem drewna w twoich rękach. Werset 20. Hold before their eyes the sticks you have written on. And say to them, this is what the sovereign Lord says, I will take the Israelites out of the nations where they have gone, I will gather them from all around and bring them back into their own land, I will make them one nation in the land, on the mountains of Israel. There will be one king over all of them, and they will never again be two nations, or be divided into two kingdoms. Potem obrócę kawałki drewna, na których umieścisz napisy, będą na ich oczach w twoim ręku. Potem powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja zbiorę synów izraelskich spośród narodów, do których przybyli i zgromadzę ich zewsząd i przyprowadzę ich do ich ziemi. I uczynię z nich jeden naród w tej ziemi, na górach izraelskich i jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. The two will become one. Tych dwóch stanie się jednym. The 12 will come together. 12 zgromadzi się razem. And there will be one king. I będzie jeden król. No longer two kingdoms, nie dwa królestwa, one kingdom, ale jedno królestwo. And one king. Jeden król. Who will be the king? Kto będzie tym królem? Verse 24. Werset 24. My servant David will be king over them. A sługa mój Dawid będzie ich królem. And they will all have one shepherd. I będą mieć jednego pasterza. They will follow my laws and be careful to keep my decrees. They will live in the land I gave to my servant Jacob, the land where your fathers lived. They and their children's children will live there forever. And David, my servant, will be their prince forever. Sługa mój Dawid będzie ich królem. Wszyscy oni będą mieć jednego pasterza. Będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. I będą mieszkać w ziemi, którą dałem mojemu słudze Jakubowi, w której mieszkali ich ojcowie. Będą w niej mieszkać zarówno oni, jak i ich synowie i wnuki po wsze czasy. A sługa mój Dawid będzie ich księciem na wieki. Well, King David had died already 200-300 years before the prophet Ezekiel lived. Ten król Dawid zmarł około 200 czy 300 lat wcześniej, kiedy Ezechiel prorokował te słowa. But Ezekiel says,
Ale Ezekiel mówi, the great son of David, że wielki syn Dawida, he will be their prince forever. Będzie ich księciem na wieki. I will make a covenant of peace with them. I zawrę z nimi przymierze pokoju. It's the seventh of the seven covenants that God made with Israel. To jest to siódme z siedmiu przymierzy, które Bóg zawarł z Izraelem. I will establish them and increase their numbers. I will put my sanctuary among them. Okażę im łaskę, rozmnożę ich i postawię swoją świątynię wśród nich na wieki. Sanctuary? Świątynię? Temple? Świątynię? Yes. Tak. My dwelling place will be with them. I będę wśród nich mieszkał. I will be their God and they will be my people. Będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Then the nations will know that I, the Lord, make Israel holy. I poznają, when my sanctuary is among them, for how long? I poznają narody, że ja jestem Pan, który uświęcam Izraela, gdy moja świątynia będzie wśród nich, na jak długo? Forever. Na wieki. It's exactly what Gabriel says. To jest dokładnie to samo, co Gabriel powiedział. He will sit on the throne of his father David. On będzie siedział na tronie swojego ojca Dawida. Because he is from David. Dlatego, że on jest od domu Dawida. He will rule over the whole house of Jacob. I on będzie królował nad całym domem Jakuba. One kingdom. Będzie jedno królestwo. And his kingdom shall never end. Jego królestwo nigdy się nie zakończy. It will go from glory to glory to glory. Ono będzie szło z chwały, chwały i chwały. And my sanctuary, says God, will be among them. I moja świątynia będzie pomiędzy nimi. Forever. Na zawsze. Psalm 132. Psalm 132. So what will happen to the mosques? Co się zatem stanie z tym meczetem? We will see. Zobaczymy. But God says, I have chosen that place. Ale Bóg powiedział, ja wybrałem to miejsce. And my sanctuary shall be there. I moja świątynia tam będzie. Not a kind of preaching coming almost from the underworld from that place. Nie jakieś zwiastowanie, które gdzieś z podziemia wychodzi, but my blessings will come from that. Ale moje błogosławieństwo będzie płynęło z tego miejsca. Psalm 132, verse 13. Werset 13 w Psalmie 132. For the Lord has chosen Zion. Albowiem Pan wybrał Syjon. He has desired it for his dwelling. I chciał go na swoje mieszkanie. This is my resting place forever and ever. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Here I will sit enthroned, for I have desired it. Tu zamieszkam, bo upodobałem sobie je. And we see it. We see with our own eyes how he's preparing. I my widzimy to na nasze własne oczy, jak on to wszystko przygotowywuje. Jesus is coming. Jezus nadchodzi. And that can be very soon. I to może być naprawdę bardzo szybko. And then all the promises he made to Israel, he will fulfill for Israel. I potem on wszystkie obietnice, które dał Izraelowi, on wypełni. In the same way that all the promises he made to the church, he will fulfill for the church. W taki sam sposób, jak wypełni wszystkie obietnice, które dał Kościołowi, on Kościołowi wypełni. Ale nie powinniśmy robić takiego nieświętego połączenia tych dwóch. Tak jak to często działo się w historii teologii. He will fulfill everything he promised to Israel, to Israel. On to wszystko, co obiecał Izraelowi, wypełni Izraelowi. And he will fulfill all the promises he made to the church, to the church. I on wypełni wszystkie obietnice, które dał Kościołowi, właśnie wypełni je Kościołowi. He made seven covenants with Israel. On zawarł siedem przymierzy z Izraelem. The first one was Abraham. Pierwsze było z Abrahamem. When he says, I will, I will, I will, I will, I will, I will, I will.
kiedy on powiedział, ja będę, ja zrobię, ja będę, ja zrobię i tak dalej, i tak dalej. Leave Ur of the Babylonians, of the Chaldees. Opuść Ur babilońskie. Go to the land I will show you. Idź do ziemi, którą ja ci pokażę. And then I will make you into a great nation. A potem ja zrobię z ciebie wielki naród. I'll give you the land. Ja dam ci ziemię. You will be a blessing. Będziesz błogosławieństwem. I'll bless those who bless you. Będę błogosławił tych, którzy błogosławią tobie. And whoever curses you, I will curse. Ja będę przeklinał tych, których ciebie będą przeklinali. And all the nations of the world will be blessed through you. I wszystkie narody ziemi będą w tobie, czy poprzez ciebie błogosławione. God simply says, I will, I will, I will. Bóg wszystko to mówił w czasie niejako przyszłym. Zrobię, dam i tak dalej. Whether you like it or not, Abraham. Czy tobie się to, Abrahamie, podoba, czy nie? Whether you cooperate or not, Abraham. Czy będziesz współpracował, czy nie będziesz? I'm going to do it. Ja to i tak zrobię. It's not dependent on you. To nie zależy to od ciebie. This is my decision. To jest moja decyzja. Over your life. Nad twoim życiem. And over the people that I will create from you. I też nad ludźmi, których z ciebie wywiodę. It's the first of the seven covenants. To jest pierwsze z siedmiu przymierz, które Bóg zrobił z Izraelem. And God says, it is forever, it's everlasting. I Bóg powiedział, to jest przymierze wieczne. And he says, there are no conditions. I Bóg powiedział, nie ma tam żadnych uwarunkowań. I'm going to do it. Ja to zrobię. It's not dependent upon your behavior. Nie jest to zależne od twojego zachowania. And to all of the seven he pledged a solemn oath. He swore by his own name. I przy tych wszystkich siedmiu przymierzach on to gwarantował takim, wiecie, jakby takim zadatkiem, czy takim potwierdzeniem, takim ślubowaniem, że ja to zrobię. Do you think that God will ever break an oath? Czy myślicie, że Bóg kiedykolwiek złamie swoje ślubowanie? No. Nie. He's a promise keeper, not a promise breaker. On jest tym, który dotrzymuje obietnic, a nie tym, który łamie czy nie dotrzymuje obietnic. The covenant with Abraham. Więc pierwsze przymierze z Abrahamem. The covenant about the promised land of Israel. Potem przymierze odnośnie ziemi obiecanej z Izraelem. The covenant about the everlasting kingship of the house of David. A potem przymierze odnośnie wiecznego królowania domu Dawida. The covenant about the everlasting priesthood of Levi. A potem przymierze o tym wiecznym kapłaństwie Lewitów. The covenant about the city of Jerusalem. A potem przymierze odnośnie miasta Jerozolem. The new covenant. Nowe przymierze. Also with the house of Israel and the house of Judah. Także jeśli chodzi o przymierze Dawida czy o dom Jakuba. And the covenant of peace, the seventh. I siódmy przymierze pokoju. We just read about in Ezekiel. To, które przeczytaliśmy z Ezechiela. It will be an everlasting covenant. To będzie to wieczne przymierze. Seven covenants. Siedem przymierzy. That stand as a rock. Które stoją tak jak skała. And all these covenants will find their final fulfillment in the kingdom. I wszystkie te siedem przymierzy znajdzie swoje wypełnienie w królestwie. Then they will have the promised land. Wtedy, kiedy oni będą mieli ziemię obiecaną, with the boundaries that God promised in the Bible. Z tymi granicami, które Bóg obiecał w Biblii. They never had it so far. Nigdy tego jeszcze nie było. Not under King David, not under King Solomon. Ani pod królem Dawidem, ani Salomonem. But then they will have it. Ale wtedy oni je będą mieli. So the land. Then the covenant with the everlasting kingship of the house of David will be. I wtedy będzie też spełnione to przymierze odnośnie wiecznego panowania domu Dawida. Because the great son of David, the king, will rule forever. Dlatego, że ten wielki syn Dawida, król, będzie panował na wieki. He was and is from the house of David. Dlatego, że on jest z domu Dawida. Then the everlasting priesthood with Levi will find its fulfillment. Wtedy też to wieczne przymierze z Lewitami znajdzie swoje wypełnienie. Because there will be a temple. Bo będzie tam świątynia. And when there is a temple, a tam, gdzie jest świątynia, you need priests. Potrzebujesz kapłanów. And they come from the tribe of Levi. A oni pochodzą z plemienia Lewiego. Now you might say, how do the Jews know who is from the tribe of Levi?
I wy się zapytacie, no dobrze, ale skąd Żydzi będą wiedzieć, kto jest z plemienia Lewiego? They know exactly who's from the tribe of Levi. Oni dokładnie wiedzą, kto jest z plemienia Lewiego. Not just because their last name is Cohen or Cohen or whatever. Nie to, że ich ostatni, że ich nazwisko jest Cohen albo coś podobnego do tego. But the modern DNA research has shown something very remarkable. Ale współczesne badania DNA pokazały coś niesamowitego. Those who are descendants of the tribe of Levi have a special gene marker in their DNA. Ci, którzy są z plemienia Lewiego, mają taki specjalny marker w genach, w kwasie DNA. Nobody else in the world has it. I nikt na świecie tego nie ma. They have identified it. Oni to zidentyfikowali. So for 97% they can exactly say you're from the tribe of Levi. Więc oni na 90 kilka procent są w stanie powiedzieć tak, jesteś z plemienia Lewiego. Nothing like this is present in the whole human race. Nic takiego nie miało miejsca w całej historii rasy ludzkiej. But in this case there is. Ale w tym przypadku tak jest. Because God made an everlasting covenant with the tribe of Levi. Dlatego, że Bóg zawarł odwieczne czy wieczne przymierze z plemieniem Lewiego. So he knows I need him. Bo on wiedział, że będę ich potrzebował. In the future. W przyszłości. When I will live among them in the land of Israel. Kiedy będę mieszkał pośród nich w ziemi Izraela. Then the new covenant will be fulfilled. Wtedy nowe przymierze będzie wypełnione. Because the eyes and the ears of the whole house of Israel will be open. Dlatego, że wtedy oczy i uszy całego domu Izraela będą otwarte. The covenant about the city of Jerusalem will be fulfilled. Przymierze odnośnie miasta Jerozolimy będzie wypełnione. Because that will be the center of the world. Dlatego, że to będzie centrum świata. There the King of Kings will sit on the throne of his father David. Tam właśnie na tronie będzie siedział ten spod, z domu Dawida. There the temple will be. Bo właśnie tam będzie świątynia. And then the covenant of peace will be. I wtedy będzie to spełnione przymierze pokoju. So all these seven covenants, więc wszystkie tych siedem przymierzy, covered by an oath of God, pokryte niejako ślubowaniem ze strony Boga, without conditions, bez warunków, everlasting, wiecznych, will all come to their final fulfillment. Tam znajdą swoje ostateczne wypełnienie. There is an eighth covenant, the covenant of the law. Jest jeszcze ósme przymierze, przymierze prawa. That is a covenant with conditions. To jest przymierze z warunkami. There God says, if you do this, then I will do that. To jest to przymierze, gdzie Bóg mówi, jeśli ty zrobisz to, to ja zrobię to. If you keep the covenant of the law, the following blessings will be for you. Jeśli będziesz przestrzegał tego prawa, to ja takie i inne błogosławieństwa ześlę na ciebie. But if you will do something else, I will do something else. Ale jeśli ty zrobisz co innego, to ja zrobię co innego. The following curses will be for you. Następujące przekleństwa spadną na ciebie. That's the covenant of the law. To jest przymierze prawa. The covenant of Sinai. Przymierze z Synaju. The covenant of Moses. Przymierze Mojżesza. And here what the writer of the book of Hebrews says. I tak to mówi autor listu do Hebrajczyków. When he has explained in chapter 8, kiedy on w 8 rozdziale wyjaśnił the beauty of the new covenant, piękno nowego przymierza, of which the signs are the broken body and the spilled blood of our Lord, w którym znakami są złamane ciało Pana i przelana krew Jezusa, then he says in verse 13, to potem mówi w wersecie 13, by calling this covenant new, he has made the first one obsolete, and what is obsolete and aging will soon disappear. I wtedy mówi tak, nowe to uznał pierwsze za przedawnione, a to co przedawnienia, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. What is the old covenant? Czym jest to stare przymierze? That's the covenant of the law. To jest to przymierze prawa. Why has it become an old covenant? Dlaczego ono tutaj stało się starym przymierzem? Because a new covenant has come. Bo nowe przymierze pojawiło się. Nobody could keep the covenant of the law. Bo nikt nie jest w stanie wytrwać w tym
mierzu prawa. Only one. Tylko jeden. And that was Jesus. I to był Jezus. Jesus did two things in our place. Jezus zrobił dwie rzeczy w nasze miejsce. First he kept the covenant of the law in our place. On w nasze miejsce wypełnił przymierze prawa. He kept the hand of the Father all his life. On trzymał się za rękę swojego Ojca przez całe życie. And the Father kept his hand. A Ojciec trzymał jego rękę. He was born without sins. On urodził się bez grzechu. And at the end of his life he still was without sins. A na końcu swojego życia wciąż był bez grzechu. So then he could die in our place. Wtedy dopiero mógł umrzeć w nasze miejsce. With our sins upon him. Z naszymi grzechami na nim. And then doing that fulfilled the covenant of the law. A robiąc to, wypełnił to przymierze prawa. And now he says, that's why that covenant is an old covenant. I dlatego to przymierze, które on wypełnił, nazywa starym przymierzem. It's obsolete and aging and it's on its way out. Ono po prostu się przedawnia, starzeje, czyli tak naprawdę odchodzi i zanika. He doesn't say it has fully disappeared already. Ale mówi, że ono tak nie do końca zanikło. Why not? Czemu? Because not the whole house of Israel has yet been given the revelation about Jesus. Bo jeszcze nie całemu domowi Izraela zostało dane objawienie tego, kim jest Jezus. They don't know. Oni jeszcze nie wiedzą tego. So for them the covenant of the law still lingers on more or less. Więc dla tych to stare przymierze wciąż jest jakieś obowiązujące, bo oni się nim poruszają. But it's on its way to exit. Ale ono już zmierza w kierunku wyjścia. But the other seven covenants stand as a rock. Ale te pozostałe siedem przymierzy, ono jest stoi tak jak skała. They are not old. One nie są stare. They're alive. One są pełne życia and all the promises will be fulfilled. I pełne obietnic, które zostaną wypełnione. And we are the generation that sees it happen. I my jesteśmy tym pokoleniem, które widzi, że to się wszystko dzieje. But the king needs a queen. Ale król potrzebuje królową. Who will be the queen? Kim będzie królowa? You will be the queen. Ty będziesz królową. That's why there will be the first resurrection. I dlatego jest potrzebne pierwsze zmartwychwstanie. The resurrection of the righteous. Zmartwychwstanie sprawiedliwych. To get that fantastic resurrection body. Aby dostać to cudowne zmartwychwstałe ciało. To rule with him over the nations. Aby razem z nim panować nad narodami. Will we go back and forth between the dimensions? Czy my będziemy przechodzić tam i z powrotem między wymiarami? Between the heavenly and the earthly Jerusalem? Między tym niebiańskim i ziemskim Jeruzalem? I don't know. Nie wiem. Let's not speculate. Nie spekulujmy. But look at the 40 days between Jesus' resurrection. Ale popatrzmy na te 40 dni między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezusa. And his ascension. I jego właśnie wniebowstąpieniem. He went back and forth. On chodził w tej i tam. And John says when he comes in glory. Jan mówi, kiedy on przyjdzie w chwale, we will not just see him like he is. On mówi, nie tylko zobaczymy to, jakim on jest, we will be like him. Ale my będziemy jak on. With that same resurrection body. Z tymi samymi zmartwychwstałymi ciałami. To cross over. Aby przechodzić. All in the whole process. Of the renewal of all things. W tym procesie odnowienia wszech rzeczy. Wow. What a glorious future. Jaka chwalebna przyszłość.